Wrócę do rozmowy z panem prezydentem. Panie prezydencie, konkretny głos. Złe zarządzanie. Wiemy tutaj, że cieniem kładą się tutaj sytuacje z panem prezesem, który już tym prezesem nie jest. Dlaczego? Jakie jest pana powiązanie z tym człowiekiem? Dlaczego pan mu swego czasu zaufał i czy to zaufanie zostało pana zawiedzione? Z wielu lat z tym człowiekiem współpracowałem, miał bardzo dobrą opinię. I w momencie, kiedy zaczęło się źle dziać w klubie, oddelegowałem go do pracy w Koronie jako prezesa. Po paru latach, myślę, że niezłej pracy, okazało się, że jego działania były delikatnie mówiąc nieprzejrzyste. Przy pierwszym sygnale został dyscyplinarnie odwołany, a po zbadaniu sprawy przez nowego prezesa sprawa została skierowana do prokuratury. Także zostawiło to niezwykle bolesny cień na nas wszyscy, na nas wszystkich. Skierował wniosek do prokuratury. Najpierw ja skierowałem, potem skierował również prezes, nowy prezes klubu. To zostawiło, jakby mówię, no zły obraz w zarządzaniu, ale musimy mieć świadomość, że jeden człowiek nie może zdyskredytować tego całego działania i wielu, czyli praktycznie 42 lat pracy na sukces tego klubu. Reakcja była natychmiastowa, bez żadnych wątpliwości. Nie zostawił on tyle krzywdy, ile mógłby zostawić, jakbyśmy zaniechali tutaj ten cały mechanizm kontrolny. Panie prezydencie, jak to jest, bo czasami panuje taki nimb jakiegoś układu, jakichś tutaj wzajemnych powiązań. Czy to jest tak, że mogło tam dochodzić do tych nieprawidłowości za rządu tamtego prezesa? Pan o tym mógł wcześniej nie wiedzieć, bo po prostu nikt się do pana nie zgłosił, nikt nie chciał o tym głośno powiedzieć. Jak to wyszło, że no, coś było na rzeczy i pan zdymisjonował tego człowieka? W momencie, kiedy jeden z pracowników poinformował mnie o działaniu, które budzi wątpliwości, ja po ocenie bardzo subiektywnej stwierdziłem, że to nie służy klubowi. Nie miałem wątpliwości, że konsekwencje muszą być natychmiastowe, bo to jest firma publiczna. Nie miał pan litości dla kolegi? No to nie miał litości dla kolegi. Mało tego, uważam, że jeżeli kolega, to trudno mówić kolega, wieloletni współpracownik. No ja pracuję z ludźmi, więc wieloletni współpracownik, do którego miałem zaufanie. Jeżeli utraciłem, to decyzja musiała być natychmiastowa i bardzo skuteczna. Ja od tych, których znam i z którymi wiele współpracuję, wymagam dużo więcej niż od tych, którzy zjawiają się przypadkowo. Także tutaj to oczywiście zostawiło ranę, ale myślę, że w wielu klubach mogły się takie rzeczy wydarzać. U nas pierwszy sygnał został w ten sposób sfinalizowany. Co będzie dalej? Zobaczymy, jak organy ścigania potraktują te działania, które dzisiaj kładą się cieniem. Panie prezydencie, na tę chwilę wiemy, że istnieje już raport Najwyższej Izby Kontroli, który no, tutaj jakoś zarzutów nie ma, chociaż nie jest to jeszcze dość oficjalny dokument, ale już jest on w obiegu. Akurat tak się złożyło, że 29 wpłynął do urzędu z grudnia, czyli parę dni przed końcem ubiegłego roku. Wpłynął protokół z kontroli spółek komunalnych, jest tam również Korona i z tego, co ja odczytałem, z tego protokołu będzie upubliczniony. Nie ma żadnych nieprawidłowości, które by mogły budzić jakąś zgrozę, czy w ogóle nawet wątpliwości. W tej chwili klub jest dobrze zarządzany, Rada Nadzorcza kontroluje to, co się dzieje w klubie, także nie można zarzucać tutaj jakiekolwiek działania, które by mogło ciążyć, że tak powiem, chociażby na finansach klubu. Panie prezydencie, pan wygrał kolejną turę wyborów. Mieszkańcy panu powierzyli nadal tę funkcję. W Radzie Miasta kto wygrał? Bo w tym momencie, czy my mówimy o opozycji, czy o koalicji jakiejś rządzącej? Bo formalnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale widzimy tutaj, że większość Rady jest jednak przeciwko. To kto jest za, kto przeciw? Koalicja się stworzyła wokół, myślę, że wokół walki z moją osobą, tak to traktuję. I to jest dosyć koalicja taka naturalna, jakbym powiedział, bo to jest PSL, to jest Platforma, czyli rządowa koalicja. Do tego doszli jeszcze radni SLD i próbują jakby wygrać sprawę Korony na rzecz politycznych jakichś rozwiązań. Być może kładę to na karb swojego jakby przewrażliwienia, dlatego że dopiero się kampania skończyła. Ja przez 3 miesiące miałem jeden zarzut, który się nazywał Korona.
mi nie zarzucano, że źle zarządzam, że źle buduję, że źle inwestuję, że źle wydaję pieniądze, tylko że korona jest ciężarem dla Kielc i powinniśmy się jej pozbyć. Ja powiedziałem, że dopóki ja będę prezydentem, to ja będę stał nie tylko jako kibic, ale jako właściciel będę stał mocno za tą drużyną, żeby jej się krzywda nie stała. Ale moja moc też jest ograniczona decyzjami rady. Panie prezydencie, pojawiają się pewnego rodzaju wymagania od radnych, czy też jakichś innych bliżej określonych środowisk, aby jakieś warunki stawia się prezydentowi, żeby rada poparła ten wniosek o to, aby nadal finansować klub Korona Kielce, ale te warunki, czy one są do spełnienia, czy one są też czasami realne? Zacznijmy od audytu. Żądają niektórzy ujawnienia audytu. Tylko co, to są zarzuty, to nie jest żadna tajemnica, że posłowie rada powiedział, że proszę spełnić, niby radni są wolni i mogą robić zgodnie wszystko ze swoim sumieniem, ale zażądał, wręcz powiedział, trzeba spełnić, jak Lubawski spełnił 5 warunków, to wtedy przyznamy pieniądze. Pan poseł nie jest radnym miasta. Nie jest posłem Platformy Obywatelskiej. Powiedział tak, kiedyś i to powiedział publicznie, ja koronę mam w sercu, ale dosyć już finansowania tej drużyny. Wie pan, to jest coś takiego, jakbym powiedział, że ja kocham swoje dziecko, a nie dam mu jeść. Te warunki, które są postawione, są irracjonalne. Po pierwsze, audyt jest ogólnie dostępny, tylko trzeba trochę wysiłku, żeby do niego dotrzeć. To po co postulować, żeby ujawnić ten audyt? Nie wiem, proszę jego spytać, bo dla mnie to jest dziwne dosyć żądanie. I ten dokument jest jawny? Ten dokument jest jawny i dostępny nie tylko dla posła, czy radnego, ale dla każdego. Kolejne z tych warunków, czy one są do spełnienia, chociażby aby w tej radzie, która by nadzorowała, większość mieli wszyscy, tylko nie prezydent jako właściciel. Wie pan, Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym nad tym wszystkim i jest 3 ludzi, którzy tam nazywają to kliką Lubawskiego. Powiem tak, jest pani Teresa Seruga, wybitny finansista z Warszawy, jest pan doktor Artur Sobolewski, prawnik. Jest sekretarz Janusz Koza. Oni pełnią tę funkcję społecznie, nie biorą za to złotówki. I dzisiaj żądanie odwołania Rady Nadzorczej to jest jakby obciążenie Rady Nadzorczej ciężarem za to, że nie dostaliśmy pieniędzy na ten klub. Tego nie mogę absolutnie zrobić, za to nie widzę problemu, żeby rozszerzyć czy wymienić członka, jeżeli będzie taka możliwość, bo na przykład przedstawiciela kibiców, ale na pewno nie mogę wprowadzić do Rady Nadzorczej wraga korony, bo to jest niezgodne z kodeksem handlowym, bo ktoś, kto będzie działał na niekorzyść danej firmy, a to jest firma, przecież spółka akcyjna, być może na korzyść konkurencji, nie wiem, nie może być w organach nadzoru, więc to jest trudne do spełnienia, ale możemy rozmawiać, to mówię, ja jestem otwarty na to, żeby powołać na przykład przedstawicieli kibiców czy działaczy sportowych do tego grona. Na pewno nie odwołam tej rady, bo mam do niej zaufanie i wiem, że to są profesjonaliści. Dziękuję, rozmawialiśmy z prezydentem miasta Kielce.